Dzień dobry bardzo, z tej strony Wojtek Wojda z zespołu Farbenlere. Serdecznie polecam książkę Leszka Gnojeckiego o zespole Republika. To jedna z najważniejszych polskich kapel ever. Po raz pierwszy zobaczyłem ich na scenie w Jarocinie w 1982 roku i już wtedy zauważyłem, że jest to kapela nietuzinkowa i będzie to kapela bardzo ważna dla historii. Nie pomyliłem się. W 1983 roku na Torwarze w lutym odbyła się trasa Republika razem z formacją UK Subs. Byłem na tym koncercie w 1982 roku na Torwarze i jechałem tam jako zwolennik Republiki. Przede wszystkim interesował mnie koncert Torunian. Natomiast UK Subs tak mnie zszokował, tak mnie zaskoczył, że zaraz po tym koncercie punk rock i tego typu dźwięki dużo bardziej mnie frapowały niż przed tym koncertem. Można powiedzieć, że dla mnie to było bardzo ważne wydarzenie na muzycznej drodze. Dlatego właśnie fragment o tymże koncercie wybrałem z książki o zespole Republika. Oto i on. W Polsce zespół cieszył się popularnością głównie w środowisku punkowym. Fanem pierwszych płyt UK Subs był Kazik Staszewski, który przerobił Warhead, sztandarową pieśń Brytyjczyków, i śpiewał ją na pierwszych koncertach kultu. UK Subs byli dla mnie kapelą może nie najważniejszą, ale jedną z najważniejszych, mówi. Nic dziwnego, że trasa Republika prezentuje UK Subs, stała się świętem polskich punków. Anglicy rozpoczynali każdy koncert, a pod sceną aż kotowało się od ubranych na czarno punków, którzy tańczyli pogo. Po ich występie następowało przegrupowanie. Panki przemieszczały się do tyłu lub opuszczały salę, a na przodzie instalowali się fani ubrani w czarno-białe barwy. Brytyjczycy zaskoczyli wszystkich niesłychaną żywiołowością. Nicky biegał po całej scenie, wskakiwał na wzmacniacze i głośniki, które stały z boku. Wyrzucał gitarę w powietrze, łapał i grał dalej. Skakał też w publiczność. Leżał na rękach tłumu, który go niósł. On w tym czasie grał, mówi Bombel. Musieliśmy uważać, aby nie ponieśli go w drugą stronę. Na szczęście zawsze trafiał z powrotem na scenę. Prawie 40-letni wokalista Charlie Harper nie był gorszy, a po krakowskim koncercie, występie, rzucił się na bębny, dewastując je. Z kolei perkusista kazał posypać werbel mąką i gdy uderzał, nad zestawem widowiskowo unosiły się kłęby dymu. Show sceniczny jest bardzo istotny, bo inaczej ludzie mogliby ograniczyć się do słuchania płyt, tłumaczy Nicky. Ruch też trzeba dostosować do powierzchni sceny. We wczesnych latach 70. widziałem Richiego Blackmora, który podrzucał gitarę, łapał ją, a potem kontynuował grę. Podkradłem mu ten pomysł, ale grając w punkowym zespole starałem się robić to bardziej ekstremalnie. Chciałem rzucać gitarę jak najwyżej, skakać jak najwyżej i wkładać w to jak najwięcej energii. To prawda. Energii i tego wszystkiego, co tu zostało opisane, nie brakowało na tym koncercie. Równie mocno i równie dobrze go zapamiętałem, jak to, co przed chwilą przeczytałem, co tylko powiększa wiarygodność wydawnictwa. Republika, Leszek Gronicki. Dwa poważne podmioty, jak się spotykają, musi wyjść z tego coś dobrego, coś poważnego. Republika to bardzo ważny zespół. Leszek Gnojewski to bardzo dobry twórca książek o muzyce. Polecam serdecznie. Wojtek Wojda, Farbenlere.